Cześć, nazywam się Marianna Gierszewska. Witam cię serdecznie w podcaście Okolic Ciała. Tak właśnie mam. Jeśli interesują cię tematy związane ze świadomością i samorozwojem, ta platforma jest idealnym miejscem. Miejscem do odkrycia i lepszego poznania mechanizmów i dynamik, które kierują naszą codziennością. Miejscem dojrzenia i otulenia tego, co porzucone, i wreszcie miejscem prawdy. Nie trzeba już oszukiwać i zniekształcać. Nareszcie można powiedzieć na głos, że tak właśnie mam. Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Okolic Ciała, tak właśnie mam, dzisiaj sobie będziemy rozmawiać o decyzyjności, a tak naprawdę o braku decyzyjności, więc będziemy się przyglądać z różnych kątów, z różnych perspektyw, będziemy się przyglądać właśnie temu tematowi, to bierzemy sobie dzisiaj na warsztat, brak decyzyjności, dlaczego trudno mi podejmować decyzje. Dlaczego, kiedy podejmę już jakąś decyzję, to jest mi trudno wystać te decyzje, i zaczynam w siebie wątpić, zaczynam podważać tę decyzje, którą podjęłam bądź podjąłem. I kiedy ja szykowałam się do tego odcinka, i tak jak zawsze ja się z Wami dzielę. Tematem, który biorę w danym tygodniu na warsztat, pojawiły się od Was różne pytania. I to były pytania, które wiecie, miały bardzo dużo wspólnych mianowników, więc też te Wasze pytania, które zadawałoście i zadawaliście, gdzieś tak staram się na przestrzeni tego odcinka podcastu je tutaj wplatać. Zapraszam Was. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was. Um, Przydatny i wartościowy. Zatytułowałam nasz odcinek Dlaczego nie mogę podjąć decyzji? I to jest taki tytuł roboczy, jak zwykle, kiedy zaczynam nagrywanie. Mm, może przyjdzie do mnie jeszcze inny tytuł, ale to jest generalnie takie pytanie, które stanowi pewną bazę do tego dzisiejszego odcinka. A więc, właśnie to pytanie, dlaczego nie mogę podjąć decyzji? Czyli innymi słowy, co stoi na mojej drodze do podjęcia decyzji? Dlaczego to lekkie klarowne podjęcie decyzji jest dla mnie nieosiągalne albo wydaje mi się nieosiągalne. Po pierwsze chciałam się z wami podzielić tym co ja uważam za podstawowe składniki każdej decyzji. Uważam, że na decyzje, które dotyczą naszej osoby, bo to trochę inaczej jest, kiedy na przykład podejmujemy decyzje razem w partnerstwie, albo kiedy podejmujemy decyzje na przykład razem w rodzinie, albo kiedy podejmujemy decyzje wspólnie w przyjaźni. Wtedy wiadomo, że nie jesteśmy jedynymi czynnikami, i nie jesteśmy jedynymi składnikami tej decyzji. Natomiast we wszystkich decyzjach, które dotyczą nas, we wszystkich decyzjach, które podejmujemy samodzielnie, pracują w moim pojęciu, w moim odczuciu i w moim doświadczeniu pracy z wieloma, pracują trzy podstawowe czynniki: po pierwsze, słuchanie siebie, po drugie, wzięcie odpowiedzialności, i po trzecie, wystanie. Zobaczcie, że żebyśmy my świadomie, samodzielnie podjęli sobie decyzję, my potrzebujemy dostępu do tych trzech jakości. Czyli my potrzebujemy skontaktowania ze sobą i posłuchania siebie, potrzebujemy wziąć odpowiedzialność za decyzję, którą podejmujemy, i potrzebujemy wystać decyzję, którą podjęliśmy. I zobaczcie, że na poziomie tych trzech jakości, a właściwie na poziomie każdej z tych trzech jakości, może się pojawić zgrzyt. Bo my możemy na przykład nie mieć dostępu do słuchania siebie, jeżeli chodzi o nasze decyzje. Możemy po prostu nie mieć dostępu z jakichś powodów o tym też będę dzisiaj mówiła możemy po prostu nie mieć dostępu do tej naszej intuicji, do naszego wewnętrznego prowadzenia albo możemy nie mieć dostępu i możemy mieć problem z braniem odpowiedzialności za swoje decyzje. I możemy być na przykład takimi osobami, że jeżeli decyzja w tym naszym logicznym rozumieniu się okazuje błędna, to my szukamy kogoś, na kogo można zwalić tą decyzję, którą podjęliśmy wtedy, żeby się wybielić, żeby nie było na nas. Albo, znów, możemy mieć na przykład problem z wystaniem swoich decyzji. Czyli może nam być trudno, kiedy pojawiają się i napływają opinie z zewnątrz, pojawia się i napływa jakaś ocena. Może nam być trudno zostać przy tym, co powiedzieliśmy pierwotnie, zostać przy swojej pierwotnej decyzji. Zobaczcie, że to jest. Dla mnie też to było odkrycie, słuchajcie, jak ja się szkowałam do tego odcinka, że podjęcie decyzji to taka prosta sprawa. Wystarczą trzy kroki: słucham siebie, biorę odpowiedzialność i wystaję to, co powiedziałam. A zobaczcie, ile tutaj może być turbulencji, ile tutaj może być gruzu na tej drodze. Więc kilka pytań na początek. Po pierwsze, czy potrafisz słuchać siebie? Czy potrafisz skontaktować się ze swoim ciałem? Kiedy na przykład stoisz w jakimś dylemacie albo zastanawiasz się nad czymś, czy potrafisz i czy w ogóle masz w nawyku kontaktowanie się ze swoim ciałem? Czy ty, droga kobieto, drogi mężczyzno, czy ty wiesz, jak twoje ciało podpowiada ci tak, dla czegoś? A jak podpowiada ci nie dla czegoś? Czy ty wiesz, jak w Twoim ciele brzmi tak? Czy ty wiesz, jak w Twoim ciele brzmi nie? Wiecie, że jeżeli my jesteśmy skontaktowani z naszym ciałem, jeżeli my mamy kontakt z tym ciałem, a może to jest w ogóle temat na osobny odcinek, dlaczego ja nie jestem skontaktowana i skontaktowany ze swoim ciałem, chociaż już taki odcinek planuję, tylko w innym kontekście, więc może jeszcze zrobię. Takie, o którym mówię teraz, czyli dlaczego mi trudność skontaktować ze swoim ciałem. Natomiast, jeżeli my mamy kontakt ze swoim ciałem, jeżeli my mamy wypracowany dialog ze swoim ciałem, to nasze ciało się okazuje tak świetnym kompasem, żeby decydować, żeby podejmować decyzje, bo nasze ciało nam od razu mówi. Dalej, a propos wzięcia odpowiedzialności, znów Wam zadam kilka pytań. Czy potrafisz wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje? Czy potrafisz wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje, czy potrafisz wziąć odpowiedzialność za siebie? I tak naprawdę to jest szerszy kontekst tego pytania, bo to jest pytanie, czy potrafisz wziąć odpowiedzialność za wygląd swojego życia. Za to, że to, jak wygląda Twoje życie dziś, to wśród jakich ludzi się obracasz, to do jakiej pracy chodzisz, to ile zarabiasz, to jak się w swoim życiu masz w poszczególnych obszarach tego życia, to jest konsekwencja, Twoich decyzji, które podjęłaś i podjąłeś lata wstecz i które podejmujesz codziennie, czy potrafisz za to wziąć odpowiedzialność. I ja tutaj biorę głęboki oddech, wiecie, bo już sobie myślę o tym, jak wiele ludzi nie bierze odpowiedzialności za swoje życie. I my bardzo często te nasze życia dziś, czyli nasze dorosłe życie, zwalamy na to, w jakim domu się wychowaliśmy. Zwalamy na to, jaka była nasza mama, jaki był nasz tata. A prawda jest taka, że jako dorosła, i jako dorosły, ty już możesz popracować z tą przeszłością. I ty już możesz zacząć dla siebie tworzyć taką przestrzeń, w której nie wybierasz z automatu wzorca, z którego dorastałaś i wzorca, w którym dorastałaś, czy dorastałaś. Możesz dla siebie stworzyć świadome życie jako dorosła, i jako dorosły. Więc to jest kolejne pytanie. Warte zadania sobie, czy ja biorę odpowiedzialność za moje życie, czy ja biorę odpowiedzialność za moje wybory. A może kiedy przychodzi co do czego, to wolę na kogoś zwalić, że to w ogóle nie był mój pomysł, albo przecież to ty mi doradziłaś, albo przecież to ty mnie pchałeś w tę stronę, że powinnam była zdecydować tak. I kolejna seria pytań, czy potrafisz wystać swoją decyzję. Czyli jeżeli mówisz a, to czy potrafisz Zostać przy tym A, nawet jeżeli inni zaczynają krzyczeć: B, B, wybierz B, C, C, a widziałeś Z? Z, wybierz. Czy jesteś w stanie zostać przy A? Czy jesteś w stanie zostać przy sobie? Czy jesteś w stanie wystać na przykład to, że rodzice, czy rodzina, czy znajomi nie zgadzają się z Twoją decyzją? Że Ty na przykład mówisz: Wyprowadzam się na Kretę. Podjęłam taką decyzję: Wyprowadzam się na Kretę. A wszyscy mówią: na jaką kretę? Puknij się w głowę. Nie wyprowadza się, no zobacz, to masz rodzinę, to to, da, 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 No dobra, macie rację, zostanę. I to jest przykład z wyprowadzką na kretę, czyli powiedzmy może nie tak częsty, ale takich przykładów z życia wziętych, można by sobie tutaj podłożyć, podstawić znacznie więcej. Więc sprawdź także, czy potrafisz wystać to, co powiedziałaś i to, co powiedziałaś. Czy potrafisz wystać decyzję, którą w sercu już podjęłaś? No więc teraz popatrzmy sobie na ten temat problemu w podejmowaniu decyzji. Czyli dlaczego my nie możemy podjąć w życiu decyzji? Dlaczego jest nam tak trudno? Bo to przecież skądś płynie, prawda? To nie jest tak, że my jesteśmy dorośli, czujemy się kompetentnymi dorosłymi, ale z jakichś przyczyn, no kurczę, mamy po prostu trudność z podejmowaniem każdej decyzji, i mniejszej i większej. To nie jest tak. Jeżeli mamy trudność w podejmowaniu decyzji w naszym dorosłym życiu, to znaczy, że to skądś płynie, to znaczy, że gdzieś nas to zabiera. Chciałabym Wam pokazać no, przynajmniej kilka takich podstawowych zapisów, które pokazują się często i w mojej pracy warsztatowej, i w moim osobistym wglądzie, i w moim doświadczeniu pracy ze sobą. I zobaczcie, czy w którymś być może z tych zapisów się odnajdujecie. No więc po pierwsze, trudno, może być nam trudno podejmować w życiu dorosłym decyzje, jeżeli byliśmy nadodpowiedzialnymi dziećmi. A więc jeżeli byliśmy dziećmi, które w dzieciństwie musiały mieć wiele odpowiedzi dla opiekunów. Jeżeli my, jako dzieci, nadodpowiedzialne, mieliśmy wszystkie odpowiedzi dla opiekunów, Czyli można powiedzieć, że byliśmy dorośli, kiedy byliśmy dziećmi, nie mieliśmy szansy na rozwój, na taki rozwój na miarę. Bo czym jest, czym jest rozwój w ogóle? Po pierwsze, kochani, rozwój, to jest przechodzenie kolejnych etapów w naszym dzieciństwie. I rozwój może przytrafić się tylko tam, gdzie jest poczucie bezpieczeństwa. A jeżeli my jesteśmy dziećmi nadodpowiedzialnymi, czyli jesteśmy w takim. Niewerbalnym przymusie i poczuciu, że my musimy stawać na wysokości wielu różnych zadań ponad naszą miarę i kompetencje, kiedy jesteśmy dziećmi, to tam z założenia już nie ma poczucia bezpieczeństwa, tam z założenia już jest pozabezpiecznie w tym naszym domu rodzinnym, bo to nie jest norma, że dziecko ma być mediatorem między rodzicami. To nie jest norma, że dziecko ma załatwiać za rodziców na przykład sprawy papierkowe czy mm, jakieś alimentacyjne czy mm, sprawy finansowe, bo rodzice się nie mogą dogadać. To nie jest norma, że dziecko na przykład chodzi do sklepu po alkohol. To nie jest norma, że dziecko pociesza mamę, kiedy mama jest po raz kolejny czy kolejny w jakimś kryzysie czy stanie depresyjnym, czy sobie nie radzi z rzeczywistością. To nie jest norma, że dziecko wyciąga mamę z. Mm, Takich emocjonalnych czeluści, gdzie na przykład mama raz po raz mówi, że nie chce jej się żyć albo że się zabije. To nie jest norma. W każdej z tych sytuacji, jeżeli dziecko nie jest po prostu tylko i aż dzieckiem, córką mamy taty, synem mamy taty, tylko dziecko musi spełniać jakąś rolę, jakąś funkcję, musi być. Czymś w jakiejś przydatności dla rodzica, czy to sędzia, czy to mediator, czy to gołąb pocztowy, czy to przyjaciel, czy to opiekun rodzica, czy to rodzic rodzica. Jeżeli dziecko staje w roli, staje w funkcji, już mówimy o dzieciach nadodpowiedzialnych. Więc już widzimy, że w takich domach nie ma poczucia bezpieczeństwa, bo poczucie bezpieczeństwa jest tam, gdzie dziecko może się zająć tak naprawdę swoim dziecięcym światem, a w tych scenariuszach dziecko nie może się do końca zająć swoim dziecięcym światem, o ile może w ogóle. Więc jeżeli my dorastamy w domu, w którym my jesteśmy dziećmi nadodpowiedzialnymi i mamy jako te dzieci nadodpowiedzialne, bo musieliśmy mieć z pola nieświadomego, musieliśmy mieć dla rodziców wiele odpowiedzi, my tam nie przechodzimy sobie na spokojnie przez te nasze kolejne etapy rozwoju. Tam nie ma czasu... Niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa, i czasu przedszkolnego, i czasu dojrzewania, i czasu adolescencji, wczesnej dorosłości, i czasu wyjścia do świata dorosłych. W tym wszystkim w międzyczasie nie ma rozwoju własnej tożsamości, nie ma rozwoju i wykształcania umiejętności samoregulacyjnych i własnej autonomii. Nie. Tego wszystkiego, kochani, nie ma. Więc my tak naprawdę, kiedy po takim dzieciństwie wychodzimy do naszego dorosłego świata, i tutaj Was odsyłam do odcinka o Dziecięcej Nadodpowiedzialności. Kiedy my po takim dzieciństwie wychodzimy do naszego dorosłego świata, możemy być albo w kontynuacjach tych ruchów ratowniczych i w kontynuacjach nadodpowiedzialności, w stosunku do naszych rodziców, ale też w ogóle w stosunku do naszych przyjaciół, partnerów, ludzi bliskich nam i ludzi po prostu dookoła nas, albo opcja numer dwa, jeżeli byliśmy wychowani właśnie w takim domu, gdzie jako dzieci stawaliśmy do rozmaitych nadodpowiedzialności, to możemy, kochani, także na życie dorosłe czuć się kompletnie bezradni wobec tego naszego życia, w poczuciu kompletnej niekompetencji, w poczuciu zmęczenia, bezsilności, sfrustrowania, i tym osobom może towarzyszyć takie wewnętrzne zdanie: Mamo, tato, ja udzieliłam i udzieliłem wam już tylu odpowiedzi, jako dziecko. Nie wykształcając przy tym siebie jako jednostki, że dziś w swoim życiu jestem kompletnie pogubiona i pogubiony. Dodatkowo możecie sobie jeszcze zobaczyć, że jeżeli my byliśmy dziećmi nadodpowiedzialnymi, a więc mieliśmy odpowiedzi, jak mówi samo słowo nadodpowiedzialność i mieliśmy odpowiedzialności na sobie, i jako dzieci byliśmy wrzuceni na głęboką wodę. Na głęboką wodę. Nie ma czasu na dzieciństwo, masz być od razu dorosłym, masz mieć odpowiedzi dorosłego, masz mieć zachowania dorosłego. Więc byliśmy wrzuceni na głęboką wodę. Więc z czym kojarzyliśmy odpowiedzialność? Z ciężarem. I jeżeli tak nam się kojarzy odpowiedzialność, to kiedy sobie idziemy do tego naszego dorosłego świata, to my nie chcemy podejmować decyzji, bo każda decyzja to odpowiedzialność a ja nie chcę mieć więcej do czynienia z odpowiedzialnością bo tyle jej miałam i miałem w dzieciństwie więc pierwszy taki duży temat przy tym braku decyzyjności nas jako ludzi dorosłych to jest to nasze nadodpowiedzialne dzieciństwo i jeżeli byliśmy dziećmi nadodpowiedzialnymi które musiały mieć wiele odpowiedzi dla rodziców to możemy nie chcieć i nie mieć zasobów na to, żeby dla siebie i na swoje życie mieć jakiekolwiek sensowne odpowiedzi i jakiekolwiek sensowne decyzje, bo tyle już daliśmy i tyle rozdaliśmy. I z tego nadodpowiedzialnego dzieciństwa my bardzo często na życie dorosłe możemy wchodzić w wewnętrzną potrzebę, żeby ktoś za nas podejmował decyzję. Czyli innymi słowy, Kolejny podpunkt, kolejna przyczyna, dlaczego nie podejmujemy w życiu decyzji, dlaczego w swoim dorosłym życiu nie podejmujemy decyzji, bo czekamy, aż ktoś tę decyzję podejmie za nas. Czyli innymi słowy, jesteśmy małymi dziećmi, czy też mamy taki, taką jakość w sobie, małego, niezaopiekowanego dziecka, które czeka, aż ktoś się nim zaopiekuje. I teraz. To może wynikać na przykład z takiego scenariusza, właśnie, że my jako dzieci wskazywaliśmy palcem na wiele różnych odpowiedzi dla rodziców. Zajmowaliśmy się sprawami, które były na większe kompetencje niż te nasze dziecięce, na większe gabaryty niż te nasze dziecięce. I jeżeli my tam wtedy w dzieciństwie zajmowaliśmy się tym, co było za duże dla nas. To teraz my, ponieważ w dzieciństwie nikt się nami nie opiekował, tylko my się opiekowaliśmy wieloma sprawami, to teraz my możemy mieć taką wielką, wielką potrzebę, żeby ktoś się nami poopiekował, żeby ktoś trochę teraz nam powskazywał palcem i żeby ktoś trochę teraz dla nas przyszedł z taką jakością: Nie martw się, zaopiekuję się tobą. Ty sobie usiądź, ja to przemyślę, ja zdecyduję za ciebie. Czyli tak naprawdę to jest taki duży dziecięcy głód, żeby ktoś się nami zaopiekował, żeby ktoś nas zrozumiał w naszej bezradności, żeby ktoś był tym rodzicem tak naprawdę, którego po prostu tam i wtedy nie było. Kolejny podpunkt. Dlaczego nie podejmujemy decyzji w naszym życiu? Dlaczego mamy trudność w podejmowaniu decyzji w naszym życiu? To patrzymy sobie teraz na drugi biegun, czyli to może być konsekwencją rodzica, który był nadopiekuńczy. Jeżeli my mieliśmy nadopiekuńczego rodzica. I co ja mam na myśli, kiedy ja mówię nadopiekuńczy rodzic? Po pierwsze, myślę o rodzicu, który nie pozwala swojemu dziecku podejmować żadnych decyzji samodzielnie. Myślę o rodzicu, który hucha i dmucha i w intencji, bo rodzic ma zazwyczaj żeby nie powiedzieć zawsze dobre intencje, i w intencji chce ochronić dziecko przed trzy kropeczki, tak, przed czymś, natomiast przez to chronienie dziecka nie pozwala temu dziecku w ogóle wykształcać swojej własnej tożsamości, wykształcać swojej własnej autonomii, wykształcać swoich własnych kompetencji w kolejnych i kolejnych, kolejnych etapach rozwoju. Czyli to taki rodzic, który jest takim jak to się mówi? Zapytam tutaj Ole, która ze mną jest, i Weronikę: Samolot, rodzic helikopter. Rodzic helikopter, taki, który jest po prostu przy każdym ruchu dziecka, przy każdej decyzji dziecka. Rodzic, który nie pozwala dziecku w żadnych sytuacjach i na żadnym etapie życia decydować za siebie i dla siebie. I jeżeli my doświadczyliśmy, z różnych przyczyn to się dzieje. To też jest w ogóle temat na oddzielny podcast, dlaczego nasi rodzice są w nadopiekuńczości. Natomiast jeżeli my doświadczyliśmy naszych rodziców jako nadopiekuńczych, naszej mamy, taty, jako nadopiekuńczych, my możemy mieć na życie taki mechanizm pytania o zdanie. I na życie dorosłe możemy mieć takie poczucie, że my nie możemy zdecydować, dopóki kogoś nie zapytamy o opinię, że my tak jakby nie mamy wykształconych kompetencji do tego, żeby podjąć decyzję za siebie. Ba, my możemy w ogóle, jeżeli byliśmy w tej nadopiekuńczości naszej mamy, na przykład, zlani z naszą mamą. Więc nie wiedzieliśmy, kim jestem ja, a kim jest moja mama, co jest moja, co jest mojej mamy, bo na przykład mama podejmowała wszystkie decyzje, mama, mi, e, mama się dzieliła ze mną narracją, jak ja się tutaj powinnam, czy powinienem czuć, mama się ze mną dzieliła narracją, jak powinnam i powinienem zdecydować, dzieliła się ze mną narracją, jak powinno wyglądać moje życie, to my możemy mieć w ogóle takie poczucie, że ja sama nie wiem. Ja nie wiem, bo ja nie wiem, kim ja jestem. Ja wiem, kim ja jestem w kontekście do mojej mamy. Ja wiem, kim ja jestem w kontekście do mojego taty, jeśli to tata był na dobie kończy, chociaż to zwykle jednak mamy. Ale kim ja jestem? Gdzie zaczyna mi kończę się ja? Jaka jest moja wizja mojego życia? My możemy tego zupełnie nie wiedzieć. Jeżeli właśnie pracował, yy, pracowała w naszym domu rodzinnym ta na nadopiekuńczość. Kolejny podpunkt, i to jest taki podpunkt, który też yy, jest mi bliski, wiecie. My nie podejmujemy decyzji ze strachu przed opinią i konsekwencjami. I tak naprawdę ten podpunkt jest o rodzaju zaufania do siebie. W wielu z nas, kochani, jest taki wewnętrzny lęk, że jeżeli ja podejmę decyzję, i ta decyzja się komuś nie spodoba, to że ja wpadnę w poczucie winy i ja nie wystoję tej swojej decyzji. Czyli ja się boję, że czyjaś opinia zmieni moją decyzję. Ja się boję, że jeśli podejmę jakąś decyzję, to przyjdą konsekwencje. Na przykład, jeśli powiem, że. Chce iść na takie studia, a nie inne. Mama oczekiwała, dajmy na to, że pójdziesz na studia medyczne, a ty chcesz iść na studia artystyczne, jakieś. I jest w tobie lęk, że jeżeli powiesz, że chcesz iść na studia artystyczne, to na przykład mama się obrazi, albo będzie cię karała ciszą, i ty tego nie wytrzymasz. Czyli tak naprawdę to jest brak zaufania do siebie. Że w obliczu opinii czy w obliczu rodzaju kary od kogoś, że ja i tak będę miał i miała siłę, by zostać przy sobie. I jaka to jest część nas, kochani? Oczywiście, że to jest ta część nas, która chce zadowolić innych. Oczywiście, że to jest ten nasz wewnętrzny people pleaser. Które się tutaj uruchamia. Tym bardziej, na przykład, jeżeli my byliśmy dziećmi, które badały. A czy mi wolno? Czy mi wolno? Na przykład. W wielu domach rodzinnych, kochani, jest tak, że rodzice dają wolną rękę, niby, w takim kontekście, że pozwalają dziecku decydować, niby, ale jeżeli jednak nie jest po myśli rodzica, to dziecko doświadcza kary. Podaję przykład. Mama mówi, że lubi tego franka. Bardzo lubi tego franka. I ona cię widzi z tym frankiem. No a ty lubisz Grześka. I mama mówi: no, ale to jest twoje życie. No to wybieraj Franek czy grzesik. No to jest twoje życie, córeczko. No więc ty wybierasz tego Grześka. No i mama, to tu, to, to tam zaczyna mówić, że a z Frankiem. To by było. A po coś ty tego Grześka, a ja tego Grześka nie lubię. I w nas się zaczyna budzić poczucie winy. A może powinnam była wybrać Franka? Widzę, że moja mama jest niezadowolona i ja nie potrafię tego wystać. Mam poczucie winy, że wybrałam Grześka, a nie Franka. I teraz może to będzie takie nie do pomyślenia dla wielu, dla wielu z Was. Natomiast ja takich historii słucham na warsztatach. Przełóżcie sobie dokładnie tę sytuację 25 lat w przód. Są kobiety, które wychodzą za mąż za mężczyzn, których mama lobbowała, których mama lubiła. I one nie potrafiły się zatrzymać i podjąć decyzji same. Kurde, czy ja w ogóle lubię tego gościa? Nie mówię kocham, nie kocham, ale czy ja go w ogóle lubię? Czy ja chcę z tym człowiekiem być? Bo jest w nas tak dużo tej chęci zadowolenia rodzica, że nie mamy w ogóle kontaktu z tym, co w nas. Ba, jak mówiłam wcześniej, możemy nawet nie wiedzieć, czego my chcemy. Potem jesteśmy 15 lat w przód, rozwód. Nie wiem, czego kiedykolwiek kochałam, mówicie wtedy. Ale mama go bardzo lubiła. I wiecie, to są takie sytuacje, w których już przestaje być śmiesznie, nie? Bo czy ty podejmujesz decyzję w swoim życiu w oparciu o to, czego ty chcesz? Czy podejmujesz decyzję w swoim życiu w oparciu o to, czego chce dla ciebie świat zewnętrzny, czego chce dla ciebie twoja mama, babcia, ciocia, siostra, przyjaciółka, sąsiad, czy w ogóle, nie wiem, followersi, czy jakaś opinia publiczna? Dla kogo ty przeżywasz życie? I nagle się okazuje, często. To nie są oderwane przypadki, kochani. Okazuje się, że całe życie, które skonstruowałaś, to jest życie zrobione na podobieństwo czegoś, co zostało powiedziane, a ty w tym w ogóle nie jesteś szczęśliwa. Bo babcia chciała dla Ciebie domu, no to masz dom, a mama chciała dla Ciebie mężczyznę, no to masz mężczyznę. A Tata chciał dla ciebie takich studiów, no to masz takie studia. A ktoś powiedział, że fajnie by było mieć psa, no to masz psa, a w sumie to już czas na dziecko, no to masz dziecko. I się okazuje, że żadna decyzja nie była podjęta w zgodzie z tobą, tylko była jakimś zewnętrznym pomysłem, który ty zaaplikowałaś w siebie. Takie pytanie, które się od was często pojawiało. Brzmiało, o czym to mówi, jeżeli ja potrzebuję sobie potwierdzić decyzję, którą podjęłam bądź podjąłem. I to jest dokładnie o tym podpunkcie. Czyli my sprawdzamy reakcję. My sprawdzamy reakcję. I teraz bardzo często są osoby, które na przykład twierdzą, że podjęły decyzję, a dajmy na to. Ale jeżeli. Zacznie im napływać inna opinia. A może B, a może C, a przemyśl to dwa razy, a ja bym tego nie robiła na Twoim miejscu, a to może być za bardzo ryzykowne, a może jednak Z, a może jednak D, a może jednak B. To pytanie: Czy Ty jesteś w stanie przyjąć cały ten feedback i zostać przy swoim? Zostać przy sobie. Nie w. Ja bym powiedziała nie w ranie, czyli nie w robieniu afery każdemu, ktoś powiedział inaczej niż A, ale czy jesteś w stanie zostać przy swoim A? Czy jesteś w stanie zostać przy swojej decyzji? Bo my bardzo często idziemy informować jedną, piątą, dziesiątą osobę o tym, co żeśmy zdecydowali, albo co myślimy, że zdecydujemy właśnie po to, żeby ktoś nam potwierdził że dobrze myślisz że to będzie dobra decyzja żeby ktoś razem z tobą uniósł tę odpowiedzialność za tę decyzję albo żeby cię pochwalił żeby pochwalił twoją inteligencję mądrość twoją intuicję a ja ci mówię sama się pochwal poczuj weź odpowiedzialność i wystuj bo to jest zawsze, kochani, ta dziecięca część nas, ta dziecięca część nas, która czegoś w związku z tą naszą decyzją szuka. My szukamy pochwały, my szukamy poklasku, my szukamy zrozumienia, my szukamy, żeby ktoś wziął odpowiedzialność za tą naszą decyzję. Bo jeżeli ty się chcesz doradzić, Weźmy taki. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym, bo myślę, że się też mo, może dużo takich wiadomości od Was po, pojawić po tym odcinku. No ale co, jeżeli ja po prostu się chcę doradzić? Jeżeli Ty się chcesz doradzić, to Ty sobie zdecyduj, kogo Ty się chcesz doradzić? Ilu osób Ty się chcesz doradzać? I dlaczego Ty się chcesz doradzać, właśnie tych osób? Duże pytanie, nie? Pierwsze, kogo Ty się chcesz doradzać. Bo zazwyczaj my nie wiemy z góry, kogo się będziemy chcieli doradzić w danej sytuacji, więc doradzamy się wszystkich, bo nie mamy planu, kogo ja chcę w tej sytuacji, w tym obszarze, w tej konkretnej sprawie w moim życiu, posłuchać. I może na przykład wtedy do nas przyjdzie, że OK, jedna jedyna osoba, z którą chcę na ten temat porozmawiać i z którą chcę ten temat przegadać, to jest na przykład mój partner albo moja żona. A zazwyczaj my, my to się doradzamy wszystkich. I męża, i żony, i mamy, i taty, i babci, i dziadka, i dziadka, i sąsiada, i przyjaciółki, i koleżanki, i koleżanki z pracy, i kogoś na Instagramie, i kogoś na Facebooku, i jeszcze tutaj sprawdzamy y, jakąś coś w książce. Doradzamy się kogo bądź, wszystko jedno. Byleby ktoś mnie w czymś utwierdził, byleby ktoś zopiniował w jakiś sposób tą moją decyzję i tą moją sprawę. I my tak to wszystko łykamy, łykamy, łykamy. Natomiast jeżeli Ty wiesz, że ja się chcę doradzić na przykład w tej sprawie tych dwóch konkretnych osób, bo te dwie osoby wydają mi się być tutaj autorytetem w tej sprawie, te dwie osoby, zdanie tych dwóch osób będzie w tym obszarze mojego życia dla mnie jakościowe, w tym obszarze mojego życia te dwa feedbacki będą dla mnie ważne, będą dla mnie istotne, będą mm, być może ustanawiające nowe odpowiedzi we mnie na dany temat. Więc bardzo sprawdzajcie, kochani, kogo ja się doradzam i dlaczego ja się tych osób doradzam. Bo na przykład, my bardzo często się doradzamy nie dlatego, że ktoś się zna. Dajmy na to, nie wiem, doradzamy się a propos budowy domu, czy budować lepiej na takiej działce, czy na takiej działce, albo przy takim mieście, czy przy takim mieście, i doradzamy się nie osób, które się na tym znają. Nie osób, które mają w tym kompetencje, nie osób, które są nam życzliwe, nie osób, które chcą dla nas dobrze, tylko często doradzamy się osób, od których właśnie szukamy, żeby nas pochwalili, szukamy, żeby powiedzieli: O, fajny masz pomysł z tą działką, czyli szukamy jakiegoś rodzaju potwierdzenia. A więc pilnujcie w sobie tych dwóch pytań: kogo ja się doradzam i po co ja się doradzam właśnie tych osób? To jest bardzo ważne, kochani, żeby w zależności od tematu, który w nas pracuje, i w zależności od dylematu, i jakby przestrzeni dylematu, w jakim obszarze ja mam dylemat, to jest ważne, żeby pilnować nie doradzania się wszystkich, bo każdy, pamiętajcie, że każdy nam zawsze doradza z pola swoich przekonań, swoich doświadczeń. Jeżeli na przykład ty się doradzasz kogoś względem biznesu, to czy ty się doradzasz osoby, która jest w tym biznesie, życzy ci dobrze, dobrze jej idzie w tym biznesie? Czy doradzasz się kogoś, kto się sparzył w pierwszym miesiącu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej albo kto stracił wielkie pieniądze na biznesie? I ty się takiej osoby doradzasz. To a propos tego, um, tego doradzania, bo to też się może tutaj pojawić w was. Jako pytanie, no to co, to ja z nikim nie mogę rozmawiać? Oczywiście możesz, no jesteś dorosłym człowiekiem, to ty decydujesz, z kim chcesz rozmawiać o swoich decyzjach. Tylko jest jedno podstawowe pytanie. Czy ja potrafię podjąć jakąkolwiek decyzję samodzielnie? Bo w wielu z nas się okazuje, że nie. Że ja zawsze muszę mieć dookoła siebie tych doradców, albo te koła ratunkowe, albo kogoś, kto mi potwierdzi, że ja nie jestem głupia i że ja dobrze myślę. A to jest zawsze o szerszej, większej historii. Kolejnym powodem, dla którego nam może być trudno w podejmowaniu decyzji, albo możemy w ogóle nie podejmować decyzji w naszym życiu dorosłym, i teraz się trochę z wami podzielę wiedzą systemową, z ustawień systemowych. Więc my możemy nie podejmować decyzji w naszym życiu dorosłym, patrząc sercem na kogoś z naszej rodziny, kto podjął, jak się mówiło w rodzinie, złą decyzję. A więc na przykład, jeżeli w naszej rodzinie była głośna historia o kimś, kto na przykład założył się i stracił wszystkie pieniądze, a więc podjął w cudzysłowie złą decyzję o zakładzie, albo mm, zainwestował i wszystko stracił, czyli jak się mówiło w rodzinie, podjął złą decyzję o inwestycji, bo wszystko stracił. Albo na przykład, jeżeli ktoś w naszej rodzinie wybrał, że wróci dzień wcześniej, Skądź do domu, i wracając dzień wcześniej, miał wypadek i zginął. To była zła decyzja, która się zakończyła śmiercią, tak? W tej takiej zewnętrznej, racjonalnej ocenie. Albo, na przykład, jeżeli um, ktoś, nasz tata, nasz dziadek, wybierał między dwoma kobietami, i potem żałował, że nie wybrał tej drugiej znów zła decyzja. Tak? Wielka zła decyzja w naszym systemie rodzinnym. To jest oczywiście z poziomu oceny, ale my tak to przetwarzamy, my na to tak patrzymy, że była zła decyzja, bo był żal, bo był ból, bo było niezadowolenie, tak? Albo na przykład nasz tata podjął decyzję, że pójdzie do łóżka z inną kobietą. Przez to się rozpadł związek, rozpadło się małżeństwo moich rodziców. I znów w rodzinie tak dla opinii rodziny to była zła decyzja tego mężczyzny tak więc wtedy jaki my mamy w sobie zapis że podjąć decyzję to stracić że wybrać to popełnić błąd że decyzja zawsze źle się kończy więc opowiem wam historię a propos decyzji i a propos tego co dla nas znaczy w ogóle podjęcie decyzji jakie przekonania w nas Rodzi i budzi dane podejmowanie decyzji w naszym systemie rodzinnym. Więc mój dziadek Zdzisław, tata mojej mamy, który był wywieziony w trakcie wojny na Sybir, razem ze swoją mamą, razem ze swoją siostrą i razem ze swoim bratem kiedy przyjechali po nich, żeby wsadzić ich do transportu, mojego dziadka nie było w domu. I on podjął decyzję wtedy, bo on był u swojej babci. On podjął decyzję, że on chce się trzymać blisko mamy, blisko brata i blisko siostry. Nawet jeżeli by mieli zginąć, to niech zginą razem. Więc mój dziadek wrócił do domu, żeby pojechać razem z nimi na ten Sybir, żeby razem z nimi wejść do tego transportu, żeby nie zostawać tam samemu. Więc zobaczcie, że czasem jedna decyzja zmienia losy całego systemu rodzinnego. I teraz, w związku z tym, dla nas kochani, decyzje mogą mieć różną wagę, rangę i ciężar w zależności od tego, jakie decyzje pracowały, te lekkie i trudne decyzje, jakie lekkie i trudne decyzje pracowały w naszym systemie rodzinnym. Z czym kojarzyła się decyzja w naszym systemie rodzinnym? Z trzymaniem się razem, z tym, że wszystko się źle skończy, z tym, że wszyscy zginą. Z czym się kojarzyła decyzja? Z tym, że się rozpadnie związek, z tym, że się rozpadło małżeństwo, z tym, że rodzina straciła wszystkie pieniądze przez jedną decyzję? I teraz, jak sobie zaczniecie tak badać, właśnie jakie przekonania, jakie ja niosę przekonania z mojego systemu rodzinnego, a propos podejmowania decyzji, to może się okazać, że wyniesiecie na przykład przekonania, że podejmowanie decyzji to trudna sprawa, albo wybór jest zawsze tragiczny. Albo nigdy nie ma dobrych rozwiązań. Popatrz sobie na to, jakie ty niesiesz przekonania a propos podejmowania decyzji. Że podejmowanie decyzji to jest coś lekkiego, łatwego, przyjemnego, że zawsze się wszystko dobrze ułoży i zawsze się wszystko dobrze skończy, a może właśnie, że nigdy nie ma dobrej decyzji, nigdy nie ma dobrego rozwiązania, albo jestem głupi. Jestem głupi, jestem za głupi, żeby podjąć dobrą decyzję. Popatrz sobie, jakie przekonania. Niesie dla ciebie ten temat podejmowania decyzji, bo tu naprawdę nie jest oczywiście. I warto sobie też właśnie popatrzeć, kochani, jeżeli możecie, w tym szerszym obrazku, jakie wielkie decyzje zostały podjęte w mojej rodzinie. Decyzje, które być może na tamten czas zmieniły losy wielu, zmieniły bieg być może całego systemu rodzinnego. No to w takim razie pytanie za 100 punktów. Jak podejmować decyzje? Wiedziałam, że chciałabym ten odcinek ym, skończyć właśnie na tym pytaniu, jak podejmować decyzje i na tych odpowiedziach, a nie na tym, ym, skąd się tylko bierze ten brak decyzyjności, no bo co z tym dalej, prawda? Więc chciałabym Was zostawić z taką moją mapą przy podejmowaniu decyzji, no i zobaczycie, czy wolno Wam to zaaplikować i wziąć do Waszego życia. Więc po pierwsze, to co ważne. Jeżeli my mamy tendencję do e, takiego współuzależnienia w kwestii naszych decyzji, czyli my badamy, jaka nasza decyzja byłaby mile widziana, albo pytamy wszystkich o zdanie i nie jesteśmy w stanie zdecydować bez kół ratunkowych i kotwic pod postacią innych osób, to warto, żeby się w ogóle z tego wycofać, kochani. Warto. W moim odczuciu, bardzo e, warto przestać pytać. Warto przestać informować. W ogóle, wiecie, możecie sobie posiedzieć z takim pytaniem: po co ja wszystkim dookoła gadam o moich decyzjach? Na co ja tam czekam? Więc jeżeli my, właśnie czekaliśmy na to potwierdzenie, na walidację, na, oklas na oklaskanie nas, na potwierdzenie tego, że jesteśmy dość mądre, dość um, wartościowe, kiedy podejmujemy jakąś decyzję, jeżeli tego w nas było bardzo dużo, to warto wejść w odwyk od tego. Czyli warto zacząć odwykać od mówienia wszystkim o swoich decyzjach. Od Pytania wszystkich na temat tego, czy wybrać lewo czy prawo. I jeżeli to było dla nas naturalne przez 30 lat naszego życia, to nie zawsze to będzie dla, dla nas łatwe. Jednego dnia mi się uda nie zapytać, a drugiego dnia już mi się nie uda nie zapytać, bo mnie tak będzie szarpało, że będę musiała zapytać. W porządku, ja zawsze powtarzam i tutaj też. To powiem do was w tym podcaście, że praca ze sobą to jest praca codzienna. I my dopiero wypracowujemy sobie pewną wygodę w naszej własnej tożsamości, w naszej własnej autonomii, w naszym własnym czuciu. I to nie ma ci zająć pół roku. Raczej bym powiedziała 15, i pół roku, jeśli już. My dopiero wypracowujemy poprzez czas i poprzez codzienność codzienne sytuacje, w których się stawiamy po nowemu, na tyle, na ile się da, i po nowemu, i po nowemu, i po nowemu. Dopiero tym wypracowujemy te większe, nowe zapisy i transformacje. Więc to jest jakby to, co powiedziałabym jako pierwsze, jak podejmować decyzje, sprawdzać, czy ja nie potrzebuję, aby wejść w odwyk, od doradzania się na temat moich decyzji, od. Pytania się co powinnam zrobić, co powinienem zrobić i odszukania rodzaju poklasku walidacji, uznania, biorąc pod uwagę moją taką czy inną decyzję. No i kilka pytań takich pomocniczych mam nadzieję dla was, jak te decyzje w takim razie podejmować. Więc po pierwsze, wracamy do siebie, bo pamiętacie trzy podstawowe składniki podejmowania własnych decyzji, czyli skontaktowanie ze sobą i poczucie w sobie Wzięcie odpowiedzialności i wystanie. No więc warto sobie zadać pytanie, po pierwsze, gdyby nie było ludzi dookoła mnie, gdyby nie było opinii dookoła mnie, to co ja bym chciała i co ja bym chciał, co ja bym zdecydowała i co ja bym zdecydował. Dalej warto się siebie zapytać, co podpowiada mi ciało w związku z tą decyzją, czy w związku z tym dylematem. I tutaj możecie sobie zrobić dwa rodzaje ćwiczeń na to skontaktowanie się ze swoim ciałem. Oczywiście oprócz takiej Pracy nad sobą, która wam pozwoli zamknąć oczy, posłuchać swojego ciała, zobaczyć, co się w tym waszym ciele dzieje, gdzie się robi gorąco, a może napięcie, a co z waszą śliną, a co z waszym oddechem. To jest, jakby oczywiste, ale tutaj Wam chciałam podsunąć coś takiego um, z gwiazdką. Więc są takie dwa ćwiczenia, do których ja wracam, kiedy się zastanawiam lub kiedy mam dylemat, lub kiedy nie wiem, którą decyzję podjąć, i wtedy proszę moje ciało o takie poprowadzenie. Więc pierwszy test to jest po prostu y, test mięśniowy, czyli test kinezjologiczny. Bierzecie sobie dwie kartki i umawiacie się ze swoim ciałem, że jeżeli ciało idzie bardziej w przód, to jest tak, jeżeli idzie bardziej w tył, to jest nie. Więc bierzecie dwie kartki i na pierwszej kartce jest opcja A, na drugiej kartce jest opcja B. Oczywiście może być jeszcze opcja C czy D, tak? Kładziecie sobie te dwie kartki dołem. Napis jest dołem do ziemi, tak żebyście nie widzieli na czym stoicie. Mieszacie sobie te kartki, mieszacie, odkładacie na ziemi w odległości 2-3 metrów od siebie, stajecie sobie na jednej kartce. I patrzycie, w którą stronę Wasze ciało Was prowadzi. Potem możecie sobie yy, przetrzepać ręce, nogi, stajecie sobie na drugiej kartce, patrzycie w którą stronę Wasze ciało Was prowadzi. I potem odwracacie sobie te kartki, żeby zobaczyć, która opcja jest Wam bliższa, ku której opcji skłania się Wasze ciało. Natomiast tutaj jest jeszcze taka wariacja z tym ćwiczeniem i to jest taka wariacja z ustawień systemowych, którą ja bardzo polecam. A mianowicie nie patrzycie tylko i wyłącznie na ruch przód- tył waszego ciała, tylko kiedy sobie stawiacie te dwie kartki na ziemi, zapisujecie, znowu opcja A, opcja B, dołem do ziemi, przy, robicie mieszanie, 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 tak, żeby, tak żebyście nie widzieli, co jest co, kładziecie w tej odległości, dokładnie tak jak przy teście mięśniowym. Kładziecie w tej odległości 2-3 metrów te dwie kartki od siebie, stajecie na jednej i teraz nie patrzycie, czy wasze ciało się rusza tylko przód, tył? Ale patrzycie, co się z waszym ciałem w ogóle dzieje. Czyli, czy jest mi wygodnie, niewygodnie, jak mi się oddycha, czy przyszedł jakiś stres, napięcie, ból, panika, a może jest relaks, spokój. Co zwraca moją uwagę, kiedy stoję na tej kartce? Czy góra, czy dół? Czy patrzę wprost, czy jestem wyprostowana, czy skulona, czy może moją uwagę zwraca mm, coś za oknem, a co to jest za oknem? A dobrze mi się to kojarzy? Ten symbol, który zwraca teraz moją uwagę za oknem? Czyli patrzycie generalnie na to, co was, na to, co dookoła was. Schodzicie z tej kartki znowu przetrzepujecie sobie ręce, przetrzepujecie sobie nogi, stajecie na drugiej kartce i znów. Z tego punktu zero zaczynacie patrzeć, co się z Wami dzieje, i może się okazać, że na jednej kartce zdecydowanie jest Waszemu ciału wygodniej. Może się okazać, że na jednej kartce zdecydowanie widzicie na przykład zdecydowanie jaśniej, albo stoicie zdecydowanie prościej, albo czujecie się w zdecydowanie większej godności, albo w zdecydowanie większej pewności siebie. I słuchajcie, czasem nie wychodzi nam życzeniowo. Czasem nie wychodzi nam życzeniowo. Idziemy do takiego testu, stajemy sobie, robimy to ćwiczenie, stajemy na tej karcie, ale gdzieś tam z tyłu głowy chcieliśmy, tak nie, ale nasze ciało wyraźnie mówi nie. Ja miałam taką sytuację, mogę się nią z Wami podzielić, przy webinarze moja relacja z mamą. Byłam przeziębiona, zresztą potem jakiś czas temu nagrywałam podcast. Wtedy chyba byłam w różowej bluzie tutaj i Miałam już mieć ten webinar tego konkretnego dnia na żywo, ale obudziłam się i czułam się, no źle, czułam się mega przeziębiona. Ale oczywiście była ta część mnie, która myślała, no ale hej, odwołać webinar, przestawić webinar, przecież to jest wielkie halo, ludzie na to czekają i tak dalej. Zrobiłam sobie właśnie to ćwiczenie: czy robić webinar, czy przesuwać ten webinar. I wyszło mi przesuwać webinar. No to zrobię jeszcze raz, pomyślałam, bo wcale mi się nie uśmiechało przesuwać ten webinar, a ze względu na ludzi, którzy czekali. Drugi raz wyszło przesunąć webinar. Zrobiłam ten test trzy razy, to ćwiczenie trzy razy i trzy razy wyszło przesunąć webinar, więc ja wierzę w ogromną mądrość ciała. Nie wiem jak wy się na to zapatrujecie, to jest Jorkol. Wy będziecie decydować, natomiast ja za siebie mówię: Ja wierzę w ogromną mądrość ciała. I nasze ciało wie. Co ciekawe, jak przedstawiam ten webinar, to dostałam tyle wiadomości z dobrymi życzeniami, żebym szybko wracała do zdrowia, że my czekamy, nie ma problemu, nie ma sprawy. No jasne, zdrowie najważniejsze, trzymajcie się ciepło. To było niesamowite, ile miłości dostałam. I ja w ten sposób także na przykład się rozprawiam nawet z większymi dylematami, bo ja ufam swojemu ciału, my możemy powiedzieć wszystko. Jak mówiła moja babcia, gęba może powiedzieć wszystko, ale ciało nie kłamie. I jeżeli my jesteśmy dobrze z tym ciałem skontaktowani, to. To ciało nas bardzo pięknie skompasuje, jeśli mogę użyć tego słowa. Ciało nas bardzo pięknie poprowadzi. I dla mnie to jest takie, ale ja też wiele, wiele lat pracy w to włożyłam, takiej pracy wewnętrznej ze sobą. Dla mnie to jest takie, że ja mogę po prostu zamknąć oczy albo wręcz poczuję od razu, co się dzieje w danej sytuacji w moim ciele, i ja decyduję. Warto też się zapytać przy podejmowaniu decyzji, warto się zapytać siebie, czego ja chcę. Czyli jakiego ja chcę życia, tak, ostatecznie? Czy ty widzisz, czy ty masz wizję na to swoje życie, czy ty widzisz, jakiego ty dla siebie chcesz życia? I w związku z tym życiem, które ty masz przed oczami, w związku z tym swoim życiem, które chcesz kreować, które masz przed oczami, tak? Czy kiedy przychodzi decyzja, to ty podejmujesz decyzję myśląc o tym życiu, którego ty dla siebie chcesz? Czy w ogóle tego nie bierzesz pod uwagę? Pamiętajcie, kochani, i to jest też taki, taki, taki ważny podpunkt przy podejmowaniu decyzji, że każda decyzja zasila jakąś jakość. Teraz pytanie, czy ty swoją decyzją się zbliżasz do życia, którego dla siebie chcesz, czy ty swoją decyzją kolejną i kolejną się zbliżasz do życia, jakiego dla siebie pragniesz, czy się raczej od tego oddalasz? I to są no, takie. Ym, Trudne pytania i trudne odpowiedzi, do których my potrzebujemy stawać codziennie. Co ja zasilam każdą kolejną decyzją? Czy ja zasilam odwagę, czy ja zasilam lęk? Czy ja zasilam e, marzenia, czy ja zasilam wstyd? Czy ja zasilam zdrowie, czy ja zasilam chorobę, czy ja zasilam prawdę, czy ja zasilam kłamstwo? To są pytania, na które my wszyscy sobie potrzebujemy codziennie odpowiedzieć. I wreszcie, jeśli chcemy podejmować decyzję. To potrzebujemy za nie także wziąć odpowiedzialność. Zobaczcie, jak wielu z nas chce wziąć odpowiedzialność tylko za decyzje, które się okazały najlepsze na świecie? Jak wielu z nas chce wziąć odpowiedzialność tylko i wyłącznie za decyzje, które się okazały wielkim przebojem i wielkim sukcesem na jakimkolwiek polu i w jakimkolwiek obszarze w naszym życiu? A co z tymi decyzjami, które nie okazały się sukcesem? Najczęściej wtedy je chcemy zwalić. Na kogoś. Nie, to nie byłam ja. Bo on, mi do, bo on mi doradził, ja poszłam za tą radą, po co ja, żebym go słuchała. Zobaczcie, czy możecie wziąć odpowiedzialność także za swoje trudne decyzje. Za co ty dziś potrzebujesz wreszcie klarownie i głośno wyrazić i za co ty wreszcie potrzebujesz wziąć odpowiedzialność. Za jaką przeszłą być może trudną decyzję. Na przykład tak, podjęłam decyzję. Że chcę być w tym związku. Podjęłam decyzję, że chcę być z tym mężczyzną. 15 lat temu podjęłam tę decyzję, mimo tego, że dziś ta miłość kończy się rozwodem. To wtedy tak, ja podjęłam decyzję, że chcę być w tym związku. Albo tak. Podjęłam decyzję, ja Marianna, teraz mówię za siebie, ja Marianna, podjęłam decyzję, że idę do szkoły teatralnej, mimo tego, że zrezygnowałam po pierwszym roku, a w tym pierwszym roku szkoły teatralnej wylałam może łez. Tak, to była moja decyzja, że zdaję i że idę do tej szkoły teatralnej. Być może potrzebujesz sobie powiedzieć: Tak, podjęłam decyzję, że zostaję za granicą i że nie przyjadę na pogrzeb mojego taty. Być może potrzebujesz sobie powiedzieć, tak, podjęłam decyzję, że będę kochanką. Tak, podjąłem decyzję, że zamiast przyjąć awans, zupełnie zrezygnowałem z pracy. Zobaczcie, za co potrzebujecie wziąć odpowiedzialność. Gdzie potrzebujecie powiedzieć, tak, podjęłam tę decyzję. Tak, podjąłem tę decyzję. Nawet jeżeli ta decyzja, po czasie czy w perspektywie czasu okazała się trudna, bo kochani, we wziętej odpowiedzialności jest siła, we wziętej odpowiedzialności jest moc. No, zwłaszcza jak się kurde ciało prostuje. Powiedzcie mi, czy też tak macie, bo moje się prostuje zdecydowanie, jeżeli biorę odpowiedzialność za, za swoje przeszłe decyzje. I wtedy te nasze przeszłe, nawet trudne decyzje, Stają się rodzajem zasobu. To jest taki początek drogi do tego, żeby te nasze przeszłe, nawet trudne decyzje stały się początkami zasobów. I chyba tym też na koniec chciałabym się z Wami podzielić, że ja, w stosunku do decyzji, które podejmuję, mam bardzo dużą pokorę. I do tego bym Was też chciała zachęcić, żebyście w podejmowaniu decyzji pamiętali o tym, że. Gdzieś z, tego, z tej metapozycji, czyli z tej szerszej, większej perspektywy, nie ma decyzji złych. No, oczywiście, tym naszym racjonalnym, logicznym, takim kalkulującym umysłem lubimy tak myśleć, że to była zła decyzja. To była po prostu taka decyzja, jaką podjęłaś i podjąłaś na tamten czas. Kropka. I w takim szerszym rozumowaniu, tak jak też mówią o tym ustawienia systemowe, które ja praktykuję. Nie ma złych decyzji. Są decyzje, które były właściwe na tamten czas. Są decyzje, które były jedyne, jedynymi możliwymi dla nas w naszym wnętrzu na tamten czas. I każda jedna decyzja, nawet jeśli możemy ją z perspektywy czasu nazwać trudną, ona nas do czegoś postawiła. Ona była częścią naszej drogi. Ona była częścią naszej nauki. I kiedy odpowiednio zaopiekowana jestem pewna, i mówię to także z własnego doświadczenia, że każda nawet najtrudniejsza decyzja może stać się nauką, lekcją i ważnym spotkaniem ze sobą. Im więcej mamy w doświadczeniu i tego, co lekkie, i tego, co trudne, tym mamy większą mądrość życiową. A mądrości życiowej nie da się kupić za żadne pieniądze. Kiedy ja myślę o podejmowaniu decyzji, um, Moich, ale i innych ludzi dookoła mnie, nie ma we mnie miejsca na ocenę, bo głęboko wierzę, że naszym życiem, naszymi takimi czy innymi decyzjami, zarządza jeszcze coś znacznie większego niż ja czy ty. Naszymi decyzjami zarządza także los. I czasem podejmujemy trudne decyzje, żeby zaopiekować się jakimś tematem jeszcze w sobie. I zachęcam Was bardzo do tego, Żebyście nie klasyfikowali swoich decyzji jako dobrych, czy jako złych, bo decyzje są po prostu decyzjami takimi, jakimi na dany czas możemy je podjąć. I zachęcam Was, żebyście pierwsze o czym myśleli, to to, czy wasze własne decyzje są rzeczywiście wasze własne, czy są pełne podczepów, pytań, opinii, ludzi dookoła was. Pytajcie się siebie i sprawdzajcie, co wam podpowiada wasze ciało, bo jeżeli będziecie się z tym ciałem coraz częściej i więcej kontaktować, to wasze ciało wam będzie podpowiadało i kompasowało wam właściwe dla was decyzje. Jeżeli czujecie, że ćwiczenia z kartkami, czy to test mięśniowy, czy to ćwiczenie takie typowo ustawieniowe, jeżeli czujecie, że te ćwiczenia są dla was, zapraszam was, włóżcie je do swojego codziennego, mm, Pliku narzędzi i do swojej takiej codziennej teczuszki z narzędziami, które macie po prostu na swoje życie. I sprawdzajcie, czy decyzje, które podejmujecie, zasilają życie, jakiego dla siebie chcecie, czy zasilają dokładnie wręcz odwrotnie życie, którego dla siebie zupełnie nie chcecie. Życzę Wam pięknych wglądów, życzę Wam dojrzałych i dorosłych decyzji, czyli przede wszystkim decyzji, które są w skontaktowaniu z Wami, z Waszą autentycznością, z Waszą własną tożsamością i z Waszym ciałem. Życzę Wam, żebyście pozwalali sobie wiedzieć, czego chcecie dla swojego życia, bo tym jest podejmowanie decyzji, jest wiedzeniem, czego ja tak naprawdę dla siebie chce. Dziękuję Wam ogromnie za Waszą obecność tutaj dzisiaj, za oglądanie, czy słuchanie, w zależności od tego, na jakim urządzeniu jesteście i z której platformy oglądacie lub słuchacie. No i życzę Wam pięknego czasu. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Okolic Ciała. Tak właśnie mam. Po pożegnaniu doprecyzujmy jedną rzecz. Podcast nie zastępuje terapii indywidualnej. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, skieruj się do najbliższego lub do wybranego gabinetu psychoterapeutycznego. Marianna Gierszewska.